Ile oglądasz TikToka, Wodeczku? A ci powiem tak, stary, że myślałem, będę na czasie. Będę, wiesz, zobaczę... Brzmi jak dziadek. Zobaczę, czy brzmi jestem jak stary, dziadek, nie? Na Wigilię, który chce zaimponować. Zobaczę, czy odstaję, nie? Od innych. Włączę TikToka i pokażę, że jestem młodzieżowy cały czas. I mówię, dobra. I want you to hit me as hard as you can. Swipe. Hit me. Swipe. Wyłączyłem sobie, co za gówno, ile się robią. To się absolutnie wpasowujesz teraz w zdecydowaną większość milenialsów, która po raz pierwszy włączyła TikToka. Ja dokładnie tak samo miałem. Nie milenialsów, boomerów. Milenialsi oglądają przecież, czy nie? Nie, bo teraz jest 2022. Milenialsi już są fanami TikToka i w ogóle z nich się na TikToku śmieją. Więc jakby to jest bardzo dużo pędzel. Już się znaleźć z milenialsów śmieją? Znaczy w ogóle TikToków jest trylion, ale Gen Z TikTok się śmieje z milenialsów, którzy na początku, tak jak ty pokazałeś przed chwilą, się śmiali z TikToka, że o, co za gówno wyłączyłem. Zaczęła się pandemia. Oni z nudów niby ironicznie, ja się do nich zaliczam, zaczęli oglądać TikToka, wkręcili się i teraz są ultrafami TikToka, większymi niż Gen Z kiedykolwiek byli, ale są takimi na TikToku boomerami. W sensie milenialsi są TikToka na to... dużo, jakby no... Jacek Gmoch. I tutaj milenialsi są boomerami. Teraz ja bym to rozrysował, ale... Chciałem, bo dzisiaj jest poniedziałek, wczoraj była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Finał. Jeżeli mam szczęście, to udało mi się coś wylicytować, co bardzo chcę, w sensie, że kupić. Wiem, o co może ci chodzić, Karol. Strzelam, skąd możesz wiedzieć? Bo widziałem, że jest do wylicytowania. Rozumiem, że chodzi ci o luksusowy dzień z Rafałem Brzoską i Janem Mesem. Jest obecnie za 150 tysięcy, widziałem. To już pewnie więcej, to już... Ale luksusowy, Karol. Tak, nie... Czekaj, no to stop. Jeśli nie to, to o co może ci chodzić? Co, czy chodzi o dzień z Igą Świątek? Nie, szukam czegoś, na co przynajmniej, bo nie chcesz szukać czegoś, na co mnie nigdy nie będzie stać. Ile kosztuje dzień z Igą Świątek? No, 120 tysięcy. To wiesz co, może to być powyżej moich możliwości, Wódeczku. A luksusowy weekend jest obecnie za 160 tysięcy, Karol. Stary. Luksusowy weekend z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską. Stary. W luksusowym weekendzie masz tak, zapewniają gospodarze. Weekend będzie obfitował wyjątkowe doznania wzrokowe. Bo będziesz mógł popatrzeć na Rafała Brzoskę? Nie, na Omenę Mensah chyba. Będą wyrafinowane doznania również smakowe, bo Omena i Rafał to wielbiciele wykwintnej sztuki kulinarnej i wytrawni koneserzy wina. Myślisz, że dobre jedzonko? Myślę, że stary, za 160 tysięcy lepiej, żeby było. Lepiej, tam przychodzi, że tam kotlet mielony, surówka. I porcje oczywiście takie, nie? Za 160 tysięcy. Ale to o to chodzi, wiesz dobrze. No to co chciałeś wylicytować w takim razie? Powiem, bo to już jest poniedziałek, więc to już się wydarzyło, bo licytacja się kończy jutro w południe, w sensie w niedzielę w południe się skończyła licytacja, mianowicie Michał Kępa. Kojarzę go, to jest taki komik. I równocześnie z Marcinem Prokopem współprowadzi Mam Kurtka Talent. Do jazdy na rowerze? Dokładnie. To? Tak. Ten? Tak. W tym momencie, jak na to patrzę, kosztuje 2225 zł. Chciałem powiedzieć, że to jest kurtka w ogóle świetnej firmy, którą znam, rowerowej. La Passion. Kupiłem ją za 100 euro, ale nie powinno to nikogo stopować, aby wylicytować większą kwotę. Dokładnie. Dokładnie. No stary, to jest czemu jakby... akurat to? Chodziło za mną, żeby w tym roku coś na WOŚP wpłacić, po prostu coś wylicytować. Jeżdżę rowerem. W ogóle kurtka jest w rozmiarze XL, więc zakładam, że się w nią po prostu zmieszczę, faktycznie, że będę mógł w niej jeździć. Lubię Michała i mam nadzieję, że cena nie urośnie na tyle, że mnie nie będzie na nią stać. Więc... Aha, no dobra. W sumie więcej korzyści z tego niż z luksusowej kolacji z Rafałem. No to, stary, po pierwsze, przynajmniej mi się przyda na coś, nie? Jakby to jest kurtka. A, i pomyślałem sobie, że wiesz, że jak tak wylicytuję, no to też będzie super przyczynek do tego, żeby Michała zaprosić do IMPO, nie? Ale to jest w ogóle nieistotne, Wódeczku. Ja mam tylko jedno krótkie pytanie, bo tak naprawdę to się o to rozbija. Bo wiesz, że poniedziałek, o ile ja mam mikro szansę na to, że od dzisiaj jestem już posiadaczem kurtki Michała Kępy La Fasione XL do jeżdżenia rowerem. I mam nadzieję, że jestem tym posiadaczem. O tyle ty, mój drogi, dzisiaj oficjalnie się dowiadujesz, że Andrii Szewczenko... Podkreślam, nie zostanie. To jest najgorsza informacja roku. To jest od początku tego roku to jest dużo gorsze niż cokolwiek do tej pory było. W sensie COVID? Ilość zachorowań na COVID to nie przebije tego, jak zła jest to informacja dla polskiej piłki. Dla nas wszystkich w ogóle. A dla ciebie? Jak ty się z tym czujesz? Okropnie. Okropnie się z tym czuję. Czuję się oszukany. Czuję, jakby ktoś zabrał mi kawałek mnie, zmemlał. I wypluł, ale też w tym wszystkim jest taka nić, taki promyk
takiej ulgi i radości, powiem ci, bo jak sobie pomyślę, ile ludzi było negatywnie nastawionych do tego, żeby Szewczenko był trenerem. Naprawdę? No, całkiem sporo. O. To sobie pomyślałem, że kurde, może faktycznie tak będzie lepiej, bo jakby został tym trenerem, to trzeba by było, przejść przez kilometry cierni po prostu, żeby udowodnić, że to jednak był dobry wybór. I może to by się nigdy nie stało. I może by wszyscy jednak powiedzieli, ja mówiłem, że to był zły wybór i tyle pieniędzy poszło na marne i nic z tego nie będzie. Ile oni tam chcieli? Dobrze. 3 bańki? 2,5. Koniec końców tam zostanęło z 3 na 2,5. Tak, euro. A wiesz, ono walko zrobi za 200 i cyki pyk. Czyli w barażach moglibyśmy odpaść z teamem Andrija Szewczenki za 2,5 miliona euro, ale przynajmniej odpadniemy z tych barażów za 200 tysięcy, no to kurwa, to faktycznie to ma sens. To stary, to jest trajek za darmo. No. To lepiej odpadać za 200 tysięcy, come on. Ja myślę, że taki tok rozumowania jest u wielu. Że jak już mamy odpaść, to już lepiej odpaść za 200 tysięcy za 2,5 miliona. Nie leje się nowego oleju syntetycznego do starego diesla, nie? Tak, wina do nowego wina do starych bukłaków. Powiedz mi, czemu jak za nawałki Polska była w ćwierćfinałach euro, tak? No, czemu po tym, co raczej było niezłym osiągnięciem, on przestał być trenerem reprezentacji teraz? Bo potem odpadliśmy jakoś, wiesz? No to kurczę, to przy każdej najmniejszej porażce się zmienia trenera? Wiesz co, bardzo się nie podobała gra w pewnym momencie nawałki, niektórym. Czekam na wasze wspaniałe komentarze i maile o tym, jak bardzo jestem w błędzie, ale gra nawałki na wtedy się nie podobała, no bo pamiętaj, że od ładnych kilku lat my wszyscy żyjemy takim uczuciem, że to jest ta nowa, najlepsza reprezentacja Polski, jakiej nie mieliśmy od tych lat 70. i że mamy Roberta Lewandowskiego, więc dla bardzo wielu ludzi, jeżeli jest coś poniżej oczekiwań, te ćwierćfinały, powiedzmy, że się jakoś, że to był sukces, na pewno duży, ale wszystko poniżej tego z tym zespołem, wiesz, z Milikiem, z Lewandowskim, z Szczęsnym w bramce, z tymi świetnymi piłkarzami wtedy, wszystko poniżej tego nie ma chuja. Po prostu dla wielu ludzi powinniśmy grać blisko takich drużyn jak Portugalia. Gdzie Portugalia? Przecież Portugalia to jest prawie, że top. Tak, ale Portugalia na turniejach też, znaczy, oczywiście ostatnio mi miała lepsze czasy, ale Portugalia była jednym z tych krajów raczej małych, nie? Przed Ronaldo, albo jeszcze jak Ronaldo się rozwijał, więc no nie, że powinniśmy grać gdzieś tam w tej najlepszej, powinniśmy być w najlepszej dziesiątce europejskich drużyn. Zibi top. W ubiegłym tygodniu mieliśmy odcinek o psychopatach, o tym, jak ich postrzegamy w społeczeństwie, co moglibyśmy zrobić z tym, żeby zmienić to postrzeganie. W tym odcinku, pod tym odcinkiem właściwie, pojawił się komentarz, który mówił, prawdziwym psychopatą to jest ten, który obiecuje, że powie o nowym telewizorze w następnym tygodniu i potem tego nie robi. Zanim opowiesz o telewizorze, czy ja mogę, żeby tak nie ten... I super, to będzie fajnie, żeby dokończyć, a ja bym tylko dokończył wątek psychopatów, bo dużo osób o tym pisało w mailach, że faktycznie, bo to chyba ty wtedy czytałeś temat i to nie jest twoja wina, to jest bardziej wina złego researchu w temacie. Fokusie. Albo może się jakoś przejęzyczyłeś. W każdym razie psychopatia nie jest zaburzeniem osobowości. Tak pisze nam Julia, która jest studentką psychologii i mówi, żeby właśnie, że to jest ważne, że często jest podpinana psychopatia jako antyspołeczne zaburzenie osobowości, ale nie. Osoba z antyspołecznym zaburzeniem osobowości nie musi być psychopatą. Psychopatia razem z machiawelizmem oraz narcyzmem należy do, uwaga, ciemnej triady osobowości. Więc to prostujemy. Okay. I ja też szczerze byłem przekonany, że to jest zaburzenie, a nie typ osobowości. Nie? Jakby to byłem absolutnie... przekonany i w ogóle Julia napisała nam tak wzburzonego maila, że aż stary na początku tego napisała, że odlicza od 10 do 1, żeby się uspokoić, pisząc dobrze, 10, dobrze. 9, 8, 7. Więc, to są dobre techniki. Tak. Jak musisz coś napisać na trzeźwo, to jest dobrze odliczyć sobie. Ja tylko po pijaku piszę. Dobra, wracając do mojego telewizora. Właśnie. Wiem, że mnóstwo osób, czekają. Miliony, tak. No, chcą posłuchać o nowym telewizorze. Idę po ciastka. Z drugiej strony zastanawiam się, z jakiego powodu mój nowy telewizor generuje tyle zainteresowań? Jak dla mnie możesz opowiadać? Mój nowy telewizor to Panasonic HZ2000. Z tym model. HZ2000. Nie JZ2000, tylko HZ2000. Mimo, że był w tej samej cenie co nowy, to wybrałem ten model starszy, bo nie miałem zaufania co do kunsztu technicznego nowego modelu. A nie potrzebowałem zbytnio feature'ów typu HDMI 2.1. Dla tych, którzy się zastanawiają,
Czy lepsze Kuro, czy lepsze Panasonic? Ja znam na to odpowiedź i odpowiedź... Właśnie nie, bo dużo sobie robiłem takich porównań. Siedziałem tu i tu, w sensie raz oglądałem Kuro, raz Panasonica. I moja konkluzja w tym temacie jest taka, że lubię oba telewizory. O. Trudno mi wybrać, który lubię bardziej. I z obu czerpię przyjemność z oglądania. Więc to nie jest tak, że to nie jest tak, że tego Panasonica HZ2000 bym wyrzucił przez okno, jest dużo gorszy niż Kuro. Tą taką kluczową dla mnie funkcją przy przejściu z plazmy do Panasonica było, poza tym, żeby ten obraz był jak najbliższy referencyjnego jest w Panasonicu, to żeby miał te opcje, którą wprowadzili dopiero od tego modelu, który kupiłem, te funkcje wstawiania czarnej ramki. Black Frame Insertion, z angielskiego BFI w skrócie, gdzie wyświetlacz imituje sposób, w jaki wyświetlany był obraz na plaźmie, wstawiając co chwilę takie jakby pół ramki czarnego ekranu. My tego nie widzimy gołym okiem, ale powoduje to, że ruch jest wtedy bardziej może plastyczny, może to jest dobre słowo, może ostry po prostu, bo jest faktycznie bardziej ostry. No i tyle, no to tak. Czy jesteś zadowolony? Jestem zadowolony, tak. To jest najważniejsze dla mnie, że bałem się najbardziej, że będę niezadowolony. To jest dla mnie najważniejsze. A jednocześnie nie jestem w stanie powiedzieć, że zostawiłbym Kuro totalnie na rzecz tego. I wydaje mi się, że fajnie będzie, jak będzie mieć w sypialni właśnie do mieszkania Kuro, a w pokoju dziennym Panasonica. I będzie spoko. Widzowie tego nie wiedzą, ale to też trochę pokazuje nasze podejście, bo ja z kolei przy przeprowadzce mam... Plan mam taki docelowy gdzieś tam, żeby w ogóle się telewizora w ogóle pozbyć zupełnie i ewentualnie mieć tylko projektor. Tak. No bo projektor dość naturalnie jest takim urządzeniem, które się włącza tylko jak naprawdę chcesz coś oglądać, nie? W sensie projektor nie leci nigdy. Tak, spoko. Chcę coś obejrzeć i w ogóle mnie myśl na sam projektor bardzo... bardzo, bardzo cieszę. Ale to super, to niesamowite. Nie spodziewałem się, bo jak ostatnio gadaliśmy, to mówię, że puściłem sobie House of Cards, jednak House of Cards SDR na Kuro to jednak to jest to. Tak, musiałem się pobawić trochę ustawieniami, bo dopiero jak maksymalnie 13-16 godzin dłubania, nie więcej. Nie więcej, przysięgam. Myślę, że mogło być więcej niż 13 godzin dłubania. No. Z tym wstawianiem czarnej ramki do Panasonica to dopiero na maksimum ustawiłem, to dopiero wtedy jakoś tak w moim uczuciu okej, jest good enough między tym przejściem z plazmy. Nie jest to samo cały czas, więc jakby to nie, no przecież szanujmy się, im się, chyba nikt się dokładnie nie czaruje. Bo widać, że to nie jest ten sam sposób wyświetlania, bo to jest po prostu inna technologia, ale jest good enough dla mnie i jestem zadowolony. Good enough z angielskiego wystarczająco dobrze. Tylko że problem teraz jest taki, bo pewnie część osób będzie szukało tego modelu i problem jest taki, że go nie ma. Nie ma ich. Nie. No, czy używany, myślę, najlepiej będzie kupić. No tak. 65-calowy jest za 5400. Brałbyś jak szalony? Tylko, że z ekspozycji, ale no mój tak też był z ekspozycji, tylko pytanie, jak bardzo z ekspozycji, ale za 5400 brałbym. Nie wiem, może dużo godzin ma wygrzanych, ale za 5400 to mega dobra cena. O Jezus, dużo godzin wygrzanych, już spokojnie. Super, bardzo, bardzo się cieszę, że naprawdę się cieszę, że znalazłeś ten telewizor. W sensie, na jakiś czas chyba jest... spokój. Tak, totalnie, stary, wiesz, moje życie się zmieniło, też to zauważyłem, bo do czasu kupienia go tyle czasu spędzałem na OLX-ie, w ogóle na jakichś forach, na szukaniu i tak dalej, odkąd go kupiłem już nic, więc jestem spokojniejszy. Cudnie. Dużo. To ja proponuję w takim razie zakończyć nasz odcinek kolejnym mailem, który przyszedł od Agnieszki. Trochę w nawiązaniu do zeszłotygodniowego odcinka, gdzie mówiliśmy o studniówkach. Włodku i Karolu, Karol i Włodku. Oglądając wasz odcinek o partnerach studniówkowych, postanowiłam napisać, że należy do grona osób, które dzięki studniówce znalazły miłość na całe życie. Fakt, że szukanie partnera do łatwych nie należy, ale dzięki temu, że studniówka za pasem, to każdy się mobilizuje i zaczyna dokładniej rozglądać wokół siebie. Jasne, że wiele osób znajduje raczej chętnego na darmową imprezę, ale mimo wszystko warto szukać. Ja swojego przyszłego męża poznałam po 3 latach mijania się na korytarzu jednego liceum w momencie, gdy on już poszedł na studia. Właśnie kiedy szukałam pary na studniówkę. Także Karolu, miłość życia ze studniówki jest możliwa, nawet jeśli zaczyna się od wspólnej imprezy. Pozdrawiamy Agnieszkę i Kamil. Znaczy, ja totalnie wierzę, że miłość ze studniówki jest absolutnie, to totalnie jest możliwa. To ja w ogóle nigdy w to nie wątpiłem, ale po prostu słodko, że takie rzeczy się dzieją, nie?
Ale przyszedł też mail. Przyszedł też mail. Nie przeczytam tego maila. Wiem, żebyś mi nie pozwolił przeczytać tego maila. Pozwól tylko, że wyślę ci... tak, autor tego maila zakończył swoją wiadomość. Jest zupełnie inne spektrum, jeżeli chodzi o poznawanie się na studniówkach, gdzie ktoś opisał swoją rzeczywistość, która, no, w dużym skrócie powiedzmy, że bliżej jej jest do opowieści z patointeligencji maty, niż do pisania sobie liścików na karteczkach, które opisywałeś w zeszłym tygodniu. W każdym razie tak. Takie maile też przychodziły, nie zawsze jest różowo, ale bardzo wam dziękuję. Ale tak, zgadzam się... Nie mam psychy. Nie mam do wielu rzeczy psychy. Jest git. Wy wiecie, my wiemy, wszystko jest w porządku. Jak chcecie, to wam pokażę kiedyś zdjęcie remontowanego mieszkania Karola. Na to nie macie psychy. Ja na to nie mam psychy. Nie gadajmy o tym, bo szkoda szczępić ryja. Bardzo wam dziękujemy, widzimy się już jutro, a wy się trzymajcie i pozostańcie lekko stronniczy. Czekaj, dostałem fakturę. Emotional damage!